Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku w sezonie trzecim! Moi kochani, tak jak wam obiecywałem, dzisiaj omówimy sobie wszystkie nowości, które zostały dodane wraz z nowym sezonem trzecim rozdziału czwartego. Wskażę wam lokalizację aż trzech nowych mitycznych przedmiotów, przetestujemy też sobie nowe perki oraz zagłębimy się głęboko w gąszczu dżungli. Ale zanim to zrobimy, trzeba ogłosić wyniki konkursu na karnety bojowe. Te dwie osoby zgarniają, gratuluję wam, odezwijcie się na mój e-mail, a podeślę wam kodziki PST. Przypominam wam, że konkurs na karnety bojowe trwa. Jeżeli chciałbyś go wygrać, zostaw łapkę w górę, zapauzuj film w komentarzu, napisz swój nick z gry Fortnite, zaloguj się do gry i wpisz do sklepu kod Farel. Jeżeli wykonasz te trzy proste kroki, bierzesz udział w konkursie. Za wszystkich mocno trzymam kciuki, a teraz lecimy do gierki. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną Szaku, siemano. Siema, witam. I dzisiaj razem z Szakiem przedstawimy wam wszystkie nowości, które zostały dodane wraz z nowym sezonem trzecim rozdziału czwartego. Moi kochani, zacznijmy może sobie na początku od fauny i flory naszej dżungli, ponieważ zmian jest naprawdę sporo. Na przykład w takiej dżungli nie dość, że się znajduje nowa mityczna broń, to też się znajdują nowe specjalne kwiaty. Więc zaczniemy sobie na samym początku od kwiatuszków. Pierwszym z kwiatów jest bombownik. Tak on wygląda, kiedy go uderzymy albo w niego strzelimy, leci on w kierunku oponenta. Więc Szaku, stań kawałek dalej, zobaczymy po ile taki bombownik bije. Jeszcze dalej, jeszcze myślę. Uwaga, uderzamy. Leci. Dostałeś 5 dych aż. Nie, stary, więcej dostałem, 80. 80? Mega mocna broń. Na samym początku, w early, jak nie macie broni, ktoś przed wami skubnął wam broń, to pamiętajcie, uderzajcie bombownika, bo wtedy on uderza mocno, po 8 dych. No i wybucha jak granat. No, fajne, fajne. Mega fajny kwiatek. Lecimy dalej. Kolejnym kwiatkiem jest skoko kwiat, który wybija nas wysoko jak launchpad i kiedy spadamy na ziemię, nie tracimy życia. Fall damage się wyłącza. Coś pięknego. Do rotowania w strefie albo wskakiwania na drzewa 10 na 10. Kolejnym z kwiatów jest śmierdniczka. Tak to się śmiesznie nazywa. Działa ona na zasadzie stinky bomba kiedyś. Uwaga, strzelam w nią i poleci w kierunku Szaka. Pyk i bum! Zobaczcie, po ile bije? Po 5. Uciekaj, 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 uciekaj. Tyle samo co stinky. Wow. Mega fajny kwiatek. Jak widzicie, do gry zostało dodane też błoto, po którym możemy się szybciej ślizgać. Sprawdźmy to, czy faktycznie szybciej się ślizgamy. Rozpędzamy się. Dawaj, dawaj, dawaj. No biegnij, gruby! I hiu! O kurcze! Ale prędkość! Woohoo! Co jest? Ale to jest giga różnica, stary. Ale leci. A, no. Słabo wyszedłeś z progu, stary. Kiedy wskoczymy do wody, tak, błoto z nas się zmywa. I w takim błocie możemy się skryć przed komarami. Te błoto sprawia, że mamy kamuflaż i komary nas już nie gonią. Ostatnim z kwiatów, moi drodzy, są siorbacze. Kwiaty, które dają nam kewa. Kiedy go zniszczymy, dostajemy kewa. Ile dostałeś? Bo ja nie wiem nawet, okay. Chyba... No, sprawdźmy. 25, stary. 25 kewa, więc pamiętajcie, korzystajcie z siorbaczy. Są też jeszcze grzybki, od których możemy się odbijać wysoko. Podobnie jak na skoko kwiatach. W grze mamy też dostępne nowe liany, po których się możemy szybciej poruszać. Mega fajne, zobacz! Wśród konarów drzew. Stary, jak w awatarze, 1:1. I jesteśmy teraz na drzewie. Coś pięknego. I na przykład się odbijasz i spadasz z góry na chłopa. Giga, o kurde, czat. Żyje. Czy siorbacz uleczy nam HP? Uwaga. Tak, też leczy HP, więc mega fajnie. Słuchajcie, moi drodzy, mamy też komary. I teraz na przykład chcę wam pokazać, jak działa błoto. To nie są komary, to są osy, ale mi to bardziej przypomina komara. Spójrzcie na to. Wchodzimy w błotko. I... No, halo. O. Co? I nic nam nie robią, widzisz? Odlatują. Ale bambiki. Można je zabić oczywiście, więc już wiecie, jak oszukać pszczoły. Sprawdźmy perki, czy mam jakiegoś nowego. Jest nowy perk. Karabiny szturmowe przeładowują się znacznie szybciej przy pustym magazynku. Aktywujemy sobie. Mam karabin i spójrzcie na to. Strzelam. I przeładowywuję. No, dosyć długo ładowała nam się amunicja, więc teraz wystrzelajmy ją do fulla. I sprawdźmy teraz na pustym magazynku, czy szybciej się reloaduje. Wow! O połowę krócej. Mega fajny perk. Nowy perk, gładko jak po łuskach. Ślizgając się, otrzymujesz naboje do strzelby. No sprawdźmy to, mam tylko 12, 11. Ślizgam się.
Okej! Jeden mi wskoczył w gratisie. Kolejny i kolejny! Ale bajer! Normalnie można sobie tak pompę doładować. Coś pięknego. Kolejny perk to owadzia ofensywa. Otrzymujesz kilka słoi z dzikimi owadami i dodatkowy słój po każdej zdobytej likwidacji. Dobra, na początku wyrzućmy itemki, które mam. I wybierzmy sobie teraz tego perka. I co? O! Mamy dwa słoiki z osami, które możemy wypuścić. I za każdą likwidację później dostajemy słoik. Mega fajne. Wyobraźcie sobie sytuację. 1v1 i chłop jest w szoku, że ty cały czas masz te pszczoły. Skąd ja je mam? Więc to na pewno będzie denerwowało innych graczy. Pierwotny pupil. Podczas jazdy na zwierzętach zyskujesz efekt termowizji i regenerujesz zdrowie. Właśnie, moi drodzy, jeszcze wam nie pokazywałem, ale możemy jeździć na raptorach w tym sezonie, więc... lecimy to zrobić. Dobrze, moi drodzy, mamy jajeczko. Kiedy znajdziemy jajeczko, musimy je wykluć. Wciskamy E i uwaga! Aaaa! Mój raptor! Wow, byku! Weź się gdzieś schowaj. Dobra. Ej, zabić tego raptora, co cię gania? Patrz. Ja mam sprint. I czy mogę cię potrącić? Uwaga. Nie mogę cię potrącić. Ale tamtego raptora możesz zabić, no. Gościu, schowaj się za drzewo, to z przodu. Idę się skitrać, tutaj za konarem się skitram. Okej, okay, ale czemu cię niby tu za konarem nie widzę? A za drzewo, idź tam się schowaj. Za drzewo, no. Ej, bez sensu. Bo na przykład... nie widzę cię za konarem, ale jakbyś schował się w krzaczku. Chciał się schować w liście gdzieś, spróbuj się schować w liście. No ja mam tu na przykład. No, no to cię widzę, nie? No to cię widzę normalnie na termowizji. Piękna sprawa. No i taki wasz raptor może atakować oponenta. Patrzcie, dał okrzyk ostrzegawczy i atakuje. Dobra, hamuj go, hamuj go. Nie da się go już zahamować. Dobra, wskakuję na niego. Sprawdźmy kolejnego perka. Kolejny perk to linie sprintu. Zyskujesz efekt klepu. Co to jest efekt klepu? Przy używaniu pnączy szyn, tyrolek lub wyciągów. Aktywujemy to. Uwaga. I co? Ej, czemu mnie to nie leczy, moi drodzy? Powinno mnie leczyć, to nic nie daje. Mega głupi perk. Teraz, moi kochani, wam pokażę, gdzie znaleźć trzy nowe mityczne bronie. Na początku musimy sobie polecieć i ogarnąć jakąś broń minimum rzadkości epickiej. Epicka, legendarna albo mityczna. Wtedy będziemy mogli otworzyć specjalną bramę do skarbca, gdzie znajdziemy działo Optimusa Prime'a. My lecimy sobie z Szakiem od razu na cieknącą centralę, ogarnąć jakiś złoty item, a później musimy cofnąć się na ruiny Rumoru. O proszę, moi kochani, mamy bumerang nowy. Jest też nowy epicki przedmiot jak bumerang, którym można rzucić. On wraca, bije po 60. Wow! Wow, mega mocno bije. I odbija się też od różnych przedmiotów. Więc na przykład w takim korytarzyku fajnie się nim będzie walczyło. Na przykład idzie chłop, a ty rzucasz tutaj, odbiło się tu i wleciało w ogóle tym oknem. Patrzcie na to. Ha! Przegięcie! Dokładnie w tym miejscu na mapie mamy pierwszy skarbiec. Teraz wkładamy item, minimum epicki. Tak jest. I zobaczcie. To może wystarczyć. Teraz otwiera nam się brama do skarbca. A w tym skarbcu, moi kochani, będą kozackie itemy. Takie. Na przykład jak jakaś snajpereczka, jeszcze jej nie mieliśmy, nie testowaliśmy. Złota pompa i... wow! Stary! Gdzie mityczna broń? Optimus Prime'a nie ma! Nie ma jej. Ale czemu? Jaja, tego się nie spodziewałem. Może ale jak coś, tutaj moi kochani, ona wypada. Ale beka. Pokręciliśmy się troszeczkę z Szakiem i moi kochani... okazuje się, że na tej miejscówce ta broń występuje w randomowych miejscach. Nie jest tak, że ona akurat wypada z tego skarbca zawsze, ale zazwyczaj tak jest. W tym miejscu zawsze respi się bumerang. Tutaj na mapie, troszeczkę wam oddalę. Zobaczcie, jest tutaj na takim piedestale stoi. I możemy go sobie wziąć, a później otworzyć safe. Kolejną mityczną broń możemy ogarnąć sobie z dzikiej karty, który respi się w różnych miejscach na mapie. Na przykład tutaj, na odkrywce, na przykład tutaj i na przykład na bastionie. Wyjaśniamy go szybciutko. Ok. Wysoka karta, sorry. Pamiętajcie, że on ma też kumpli, więc trzeba uważać na kumpli.
I mamy z niego co? Karabin wysokie karty. Dobra. Bierzemy. Pyk. Karabin mega fajny, szybko strzela, bardzo cichutki. Jeden z lepszych. No i oczywiście też jest dostępna karta magnetyczna do skarbca. Na brutalnym bastionie mamy dziką kartę. Razem z ziomeczkami, z którego wypada... Co takiego? Zaraz sprawdzimy. Okej, karabin wysokiej karty również. Czyli nie tego, nie tego itemka szukaliśmy. Okej. Ale weźmy sobie jeszcze kartę do sejfu. Pójdźmy, otwórzmy. I uwaga, w sejfie, moi kochani, w brutalnym bastionie leży usprawniony karabin z magazynkiem talerzowym, który ma 45 naboi, a dzikiej karty ma naboi 30. Dzika karta bije w głowę, uważaj. 39 ciało, 26. Stop, stop, przerwa. Proszę. Muszę wypić. A talerzówka bije w klatę. 32 i 52, czyli talerzówka jest o wiele, wiele lepsza. Więc jak chcecie latać po dwa mityki, no to na bastion i będziecie mieli karabin dzikie karty oraz talerzówkę. Jest też dostępna nowa snajperka termowizyjna, która bije 39, 37 i 61 w głowę. Mocno! Czwarta, ostatnia mityczna broń znajduje się na tej wyspie, ale pamiętajcie, że ta wyspa respi się w losowym miejscu na mapie. A żeby ją zdobyć, wystarczy, że staniemy w tym okręgu i poczekamy. Ale pamiętajcie, że w late game'ie wiele osób będzie się czaiło na tą pompę. Bo z tej flagi leci nowa mityczna pompa. 3, 2, 1. Zostawcie łapkę w górę, bo mamy wszystkie mityczne bronie. Jeszcze pistolet taktyczny jest nowy. A nie, to legendarny i to jest ta pompa. Patrzcie na to. Usprawniona strzelba magazynek bębnowy. Pierw zróbmy okrzyk radości. Tak jest. To jest zbudowana emotka. I mamy tą pompę, sprawdźmy. Obrażenia 65, szybkostrzelność 3, pojemność magazynka 12, czas przeładowania 2,4. Uwaga, Szaku, strzelamy pierw w głowę. 85, klata 64. Stop, stop, stop. Mega, mega mocna rzecz, stary. Pyk, pyk i pyk. Moi kochani, tak wyglądają trzy nowe mityczne bronie. Czwarte nie widzieliście w tym odcinku, ale obejrzyjcie sobie mój poprzedni film. Tam jest pokazane, jak ją zdobyć. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, łapki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie do Szaka. Nie zapomnijcie używać kodu FARAL. Trzymajcie się, hej! Hello.